Cześć, zaczynamy kolejny tydzień, jest poniedziałek, 6:15, czas na śniadanie. Będzie to sałatka z kozim serem, z orzechami włoskimi. Mam do tego ser żyt i pana Bogdana Smolorza. I tutaj mamy tak, miks różnych sałat, ser kozi, papryka, orzechy włoskie. Na koniec skropimy troszeczkę sokiem z cytryny. Także przygotowanie śniadania zajęło mi góra 5 minut, tylko pokroić paprykę, ser. Jesteśmy w Parku Jordana, to jest mój ulubiony park, spędziłem tu chyba z pół dzieciństwa tak naprawdę. Najpiękniejsza okolica w Krakowie, Zwierzyniec. Także jeżeli byście się wybierali do Krakowa, warto właśnie tutaj sobie wynająć jakieś mieszkanie na Airbnb. Macie blisko na rynek, dosłownie 10 minut na nogach, można też iść na Błonia, na spacer do Parku Jordana, na Wawel też jest niedaleko, na Kopiec, do Zoo. Także super miejsce, polecam. Przy okazji też macie plac, na którym można zrobić zakupy, jest też nasz sklep. A my wybieramy się teraz do Agnieszki Kułagi na wizytę kontrolną. Cześć, wpadłem do Agi na konsultację. Cześć taką wszystkim. Po drodze, przy okazji pójdziemy na zakupy do sklepu na plac na stawach. Aga ma parę uwag do mojej diety. Dawaj. Nie no, to zabrzmiało jakbyśmy tutaj... Ale każda... Tutaj Aga wie więcej, więc każda uwaga jest cenna. Nie no, generalnie to, co żeśmy rozmawiali, bo już poruszyliśmy te tematy, to był... Miałam jedną główną, zasadniczą uwagę, żeby Michał... Przynajmniej przez pierwszy dzień, przez pierwsze dwa dni kontrolował ilość tłuszczu, które dodaje, przyrządzając potrawy, bo tego nie robi. I ustaliliśmy, że po prostu zważy, żeby mieć w oczach ilość. Czyli zważy za pierwszym razem, powiedzmy, da patelnię na wagę, wyleje sobie ilość oliwy i już będzie wiedział. To nam też ułatwi kontrolowanie, bo jednak, kurczę, no to jest 180 kalorii, które nie, no jem dużo tłuszczu prawdopodobnie, także będę ważyć olej kokosowy, będę ważyć oliwę, będę wiedzieć ale potem... Ale to tylko początkowo. Dokładnie, będę mieć już to potem... pierwszy dzień, nie? Dokładnie, na oko. A jeżeli chodzi o dietę, to powtórzę jeszcze raz to, co mówiłem wczoraj. Problem... Dużo osób myśli, że dieta to jest niejedzenie, że jestem na diecie, to się głodzę, że jem mało. A to nieprawda. Ja na mojej diecie od Agi ciężko mam problem ogólnie zjeść wszystko. A do tej pory było to tak, że jadłem parę posiłków jak należy, czy miałem dietę przez 3/4 dnia, a potem wieczorem siadałem przed komputerem, przed telewizorem i był kryzys, tak? Nadrabiałem chipsami, żelkami, czekoladą, miałem taki wilczy głód i próbowałem sobie zrekompensować to, co nadrobiłem przez dzień. To jest no, wydaje błęd. Mi się, że to też są emocje, nie? Bo to jest kwestia, dochodzi tutaj... Znaczy głodzisz się troszeczkę i próbujesz sobie pewnie to w jakiś sposób zrekompensować, tak? Kompensacja gdzieś tam uczuć, czy kompensacja jakichś problematycznych zachowań, czy jakiś stres i masz chwilę czasu wieczorem, no to dawaj, nie znając ilości, które masz jeść, często się mijasz z prawdą, nie? I wieczorem gdzieś tam to się odezwie, jak masz więcej czasu dla siebie. No lubimy usiąść i się nagrodzić, tak? A jedzenie nie powinno być nagrodą. Okej, okay, no to Aga będzie śledzić naszego vloga dalej, wpadnę na wizytę kontrolną może w następny poniedziałek. Śledzi Aga. Zapraszamy, bo myślę, że fajny materiał. Też staramy się z zespołem, żeby te posiłki były no takie przyjemne do kopiowania, nie? Nie taki standard, tylko żeby coś się można było nauczyć, więc no, oglądajcie. Idziemy jeszcze z Agą do sklepu. Po drodze okazało się, Aga dała znać, jakich produktów jej brakuje u nas w ofercie. Jutro już będą, także jutro będzie dostawa kalmarów, biotuńczyka, bioanchoa i biomakrela też będzie w oliwie. Wszystko, co u nas w dietach, to jest fantastyczna wiadomość, bo brakowało jednego miejsca. Teraz idąc do Michała, będziemy mieć wszystko za jednym razem, nie? I tego nam gdzieś tam... brakowało i się bardzo zgadzam cieszy. Się, dla mnie największym problemem są zakupy i czas, który na nie tracę, także będzie można wszystko kupić w jednym sklepie, nie trzeba będzie jeździć, parkować, szukać miejsca.
i warto zaznaczyć, że online będzie to wszystko dostępne, nie? Dokładnie, czyli także nieważne skąd jesteście. W Tarnowie też będziemy na pewno podlinkowywać i jedno zamówienie, to co obiecałam Wam jakiś czas temu, jedno zamówienie, jeden klik i macie wszystko w domu. Chyba idzie tak generalnie, dzisiejsze czasy idą w tym kierunku, nie? Jednego kliknięcia i zamówienia. Czy będzie można kupić pełen zestaw jednym kliknięciem? No, dzięki. Przygotowujemy drugi posiłek. Tutaj w diecie mam kalmary w sosie pomidorowym z makaronem. Niestety nie udało mi się nigdzie kupić kalmarów. Zamieniłem je na krewetki. Będziemy się trzymać zaleceń, które mówiła chwilę wcześniej Aga. Dodawałem do tej pory za dużo tłuszczu do moich posiłków. Teraz sprawdzę dokładnie, ile to jest. Gdzie tu jest ta? Czosnek, cytryna, oliwa. 10 gram oliwy. Będę wiedzieć na przyszłość, ile mniej więcej tego dawać. Tak wygląda 10 gram oliwy. Woda na makaron nam się już gotuje. Makaron gryczany. Makaron gryczany jest dość delikatny, najlepiej go już nie mieszać więcej, dodać troszeczkę oliwy, wtedy wyjdzie nam jak należy. Wszystko trwało 13 minut, w tym czasie przygotowałem dwa posiłki. Połowę zjem teraz. Połowę po południu. Czas na ostatni posiłek. Dzisiaj będzie to szybka kolacja. Upiekłem w piekarniku buraczki. Teraz je zblenduję z orzechami włoskimi, z odrobiną oliwy, z oliwek, trochę pieprzu, czosnku, a potem podam na ekologicznym chlebie żytnim od pana Bogdana. Na to będzie chleb, nie chleb, tylko ser kozi i troszeczkę rukoli. A tak to wygląda z bliska.